Siemano! Dzisiaj pogadamy o dzieciństwie teraz, a kiedy? Dużo osób pewnie zauważyło i trzeba to szczerze powiedzieć, że młodsze pokolenie staje się coraz głupsze. Nie mówię tu o wszystkich. Ale trzeba podkreślić, że no nie spędzają czasu tak aktywnie jak my kiedyś. Kiedy ja byłem mały na przykład, to było tak, że wychodziliśmy na dwór rano, a wracaliśmy wieczorem i nawet nikomu nie chciało się iść na obiad. Bo było masę, dużo rzeczy do robienia. A teraz właśnie brakuje tego. Dużo młodszych osób spędza czas przed komputerem, oglądają jakieś durne, naprawdę durne bajki i powtarzają te żałosne teksty. Często właśnie takie dzieci stają się bardziej nieśmiałe. I to bardzo źle może wpłynąć na ich przyszłość. Nie twierdzę, że to jest wina tego, że internet jest bardziej powszechny niż kiedyś i w ogóle. Moim zdaniem to jest wina braku zainteresowania rodziców dzieckiem. Dużo rodziców właśnie nie interesuje się swoim dzieckiem i większość nawet nie wie, co jego dziecko lubi robić w wolnym czasie, a tym bardziej jakie ma zainteresowanie. Nie twierdzę, że powinniśmy teraz odciąć każdemu dziecku kabel od internetu, a już od komputera to nie wspomnę. Po prostu tylko ograniczyć czas spędzania na nim, żeby dzisiejsze młodsze pokolenie spędzało więcej czasu aktywnie na dworze z rówieśnikami. Koniec refleksji Dawida na dzisiaj. Wpadajcie na mojego Facebooka. Nie wiecie, co zrobić z tym filmikiem. To tyle. Peace, yo!